Witam w części pierwszej serii Akwarium dla opornych, zatytułowanej Akwarium. Jeśli już zapadła w Was decyzja o założeniu zbiornika w domu w celu bezczelnego podglądania podwodnego życia roślin i zwierząt, to zanim kupicie 20 słoików w supermarkecie i skleicie je taśmą izolacyjną, pozwólcie, że trochę potruję Wam o zbiornikach akwarystycznych. Moim zdaniem najważniejszą decyzją, jaką musicie podjąć, jest wielkość nowego pierwszego akwarium. Oczywiście uzależnione jest to od kilku rzeczy, od miejsca, które posiadacie lub które pozwolono Wam zagospodarować w domu. Ponieważ z akwariami jest jak z samochodami, najłatwiej zginąć w tanim, małolitrażowym bolidzie, nie starajcie się zaczynać od małego akwarium. A jeśli osoby za Was odpowiedzialne, czyli rodzice, dziadkowie, ciotki, wujkowie czy zarząd więzienia w Rawiczu twierdzi, że małe jest piękne, to zapytajcie się ich, czy w czasie czołowego zderzenia chcieliby siedzieć w Tico czy ciężarowym Manie. Jeśli odpowiedź to Tico, zastanówcie się nad zmianą opiekunów, a co najmniej nad ich ubezwłasnowolnieniem. Każde akwarium da się wykorzystać, i małe, i duże. Niemniej małe akwarium, takie około 20-30 litrów, stanowi nawet dla rasowego akwarysty spore wyzwanie. Dlaczego? Bo utrzymanie równowagi biologicznej w takim zbiorniku jest znacznie trudniejsze niż w akwarium dużym. Drobny błąd akwarystyczny popełniony w akwarium, na przykład 200-litrowym, może zostać zupełnie niezauważony. Natomiast w małym zbiorniku może spowodować całkiem piękną katastrofę. Oczywiście małe jest tanie. Światło do niego też jest w porównaniu z dużymi zbiornikami tanie. Ale koszt naszego zniechęcenia po porażce z pierwszym zbiornikiem może być bardzo wysoki. Jasnym jest, że należy mierzyć siły na zamiary. Dla mnie idealnym początkiem jest akwarium 80-100 litrów. W wielu książkach akwarystycznych, poradnikach, opisach i luźnych wypowiedziach można przeczytać, że bardzo ważnym dla akwarium jest miejsce, w którym ma stanąć. I ja się zgadzam, że to bardzo ważna sprawa i należy ją przemyśleć, zanim przytacha się szkło do domu. Ale wiele z tych informacji za najbezpieczniejsze miejsce dla naszego zbiornika uznaje naszą komórkę. Czemu? Ano temu, że według tych wszystkich poradników akwarium powinno stać daleko od okna, stanowczo nie w miejscu, gdzie są przeciągi i najlepiej w miejscu, gdzie nas nie ma, bo nasza obecność stresuje ryby. Dobrym rozwiązaniem jest więc sypialnia, ale plusk wody i praca nawet najcichszych filtrów nie każdego usypia, więc komórka. Za komórką przemawia jeszcze niemożliwość zalania sąsiadów z dołu, jeśli mieszkamy w bloku lub kamienicy. Tak jak bliskość okna da się jeszcze obronić, bo światło słoneczne, choć jest genialne dla roślin, to opanowanie go i współgranie ze sztucznym oświetleniem akwarium już takie łatwe nie jest. Bo czasami z obliczeń ilości światła może wyjść na to, że słońce daje go tyle, że oświetlenie sztuczne jest prawie zbyteczne i powinniśmy oświetlać nim akwarium na przykład przez godzinę dziennie. No a w końcu akwarium ma być dla nas. Nieoświetlone sztucznie być może dobrze się będzie sprawować, ale obserwację będziemy mieli znacznie utrudnioną i ograniczoną do tej jednej godziny. Oczywiście to bardzo przejaskrawiony przykład, ale taki problem naprawdę istnieje. Dlatego oddalenie akwarium od okna jest rzeczą jak najbardziej przydatną. Przeciągi. Zimą raczej nie grożą za bardzo, latem mogą się przydać. Na akwarium z pokrywą przeciąg nie ma żadnego wpływu. Na akwarium otwarte być może bardziej, ale nie sądzę, że latem przeciąg jest w stanie schłodzić powietrze o więcej niż 1-2 stopnie. Tym bardziej, że lampy, jakie by nie były nad zbiornikiem, produkują ciepło. Więc ja bym się bardziej bał stawiania akwarium w miejscu, gdzie coś często robimy, wyjmujemy, podnosimy, bo to aż prosi się o przypadkowe uderzenie w szkło i stłuczenie zbiornika. Na przeciąg uwagi bym nie zwracał. Miejsce, gdzie nie stresujemy ryb. Wszędzie, gdzie nie postawimy zbiornika, będziemy je stresować swoją obecnością. Oczywiście mniej lub bardziej. To się odnosi do tego, co powiedziałem chwilę wcześniej, że miejsca, w których coś robimy, są dla zbiornika niebezpieczne. I tym należy się kierować. Jeśli znajdziemy takie miejsce, w którym nie trenujemy codziennie rzutu kulą albo machaniem nunchaku, to będzie właśnie to miejsce, gdzie ograniczymy też stres ryb. Jeśli już wiecie, jakie akwarium chcecie posiadać i macie miejsce, w którym będzie mu dobrze, trzeba zadbać o to, na czym akwarium postawimy. Szafka pod akwarium powinna być solidna i stabilna. To, że posiadacie stolik, na którym stał kiedyś telewizor, a i wujek żartowniś kiedyś usiadł, wcale nie oznacza, że nadaje się pod akwarium. Być może stolik, szafka czy Bóg wie co tam macie, utrzyma akwarium.
ale przy zbiorniku zalanym wodą nie chodzi tylko o ciężar, ale również, a może i zwłaszcza o naprężenia szkła. Jeśli podstawa akwarium, czyli nasza szafka, będzie niestabilna, czyli potocznie będzie się chybotać, to nacisk wody na poszczególne miejsca w akwarium będzie się zmieniał. I mniej bym się bał o dno, a raczej o wszelkie ściany boczne. Kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt takich wahnięć i silikon trzymający szyby nie da rady. Akwarium się rozszczelni. A wtedy pozostają tylko okrzyki niecenzuralne i szmata do ratowania podłogi. Szafka musi być stabilna. Wiele firm akwarystycznych robi takie szafki. Można taką szafkę zamówić sobie do zrobienia lub też wykonać własnoręcznie, jeśli mamy takie zdolności. Można też użyć istniejącej szafki, komody, ale pod warunkiem, że ktoś potrafiący ocenić jej wytrzymałość, powie Wam, że do tego się nadaje. Szafkę należy wypoziomować, używając do tego poziomicy. I szafka ma trzymać poziom. Pod szafkę dla wypoziomowania nie należy wkładać niczego, co ulegnie zmiażdżeniu pod wpływem ciężaru akwarium, czyli żadnego papieru, nawet złożonego na 10 części, tektury ani podobnych materiałów. W sprzedaży są specjalne kliny do poziomowania szafek. Można użyć też własnych pomysłów, ale pamiętajcie o twardości tych materiałów. I szafkę stawiamy najpierw. Niech się domownicy z nią oswoją, kot prześpi, pies obsika. Ważne, żeby w momencie kupna zbiornika miejsce jego dalszego bytowania było już naszykowane. Czy na szafce możemy bezpośrednio postawić akwarium? Kiedyś, w przypadku starych akwariów ramowych, można było tak robić, ponieważ szyba ułożona była na stalowym stelażu i nie stykała się bezpośrednio z szafką. W przypadku akwariów klejonych silikonem już tak łatwo nie jest. Zapytacie dlaczego? Bo wystarczy ziarenko piasku, które znajdzie się pomiędzy szkłem a szafką, a o takie ziarenka przyklejone do wszystkiego i praktycznie niewidoczne bardzo łatwo. Można wyczyścić blat szafki, wypolerować, a potem postawić akwarium na podłodze, przed postawieniem go na szafce. I już nam się coś przykleiło. Oczywiście puste akwarium nie pęknie na tym jednym biednym ziarenku, ale obciążone na przykład 200 litrami wody może puścić zacną rysę na dnie. A jak puści, to rysa będzie się przesuwać coraz bardziej, a pod podłożem nie będzie tego widać. I jak któregoś dnia to wszystko dupnie, to będzie pozamiatane. Dlatego pomiędzy dno akwarium a blat szafki wkłada się różne materiały, które spowodują równe osiadanie akwarium, a jednocześnie pozostawią pod akwarium odpowiednią ilość miejsca dla wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby się dostać pod spód zbiornika. Firmy proponują plastikowe podkładki, które są odpowiednio profilowane i posiadają dużo symetrycznie rozłożonych miejsc podparcia dna. Przy okazji taka podkładka zakrywa też dolne brzegi akwarium, chroniąc je od przypadkowego obtłuczenia. Oczywiście odpowiednio silne uderzenie młotkiem nie zostanie zahamowane przez kawałek plastiku, ale drobniejsze uderzenia taka podkładka wytrzyma. Podkładki tego typu wydają się być tandetne i budzą niepokój, jednakże z praw fizyki i obliczeń wynika, że spokojnie wytrzymują nacisk obciążonego dna. Dnu też jest ok, bo nacisk rozkłada się proporcjonalnie na dużą ilość małych plastikowych podpór. Z materiałów często stosowanych, szczególnie przy dużych zbiornikach, mamy styropian. Styropian sprawuje się bardzo dobrze. W przypadku dostania się jakiegoś zanieczyszczenia pod dno, zanieczyszczenie to wbija się pod naciskiem akwarium w styropian i nie powoduje nacisku na to właśnie dno. Styropian ma kilka wad, które można zlikwidować, ale wymaga to trochę własnej pracy. Najważniejsza to ta, że go widać pod akwarium. I wygląda czysto i biało tylko przez jakiś czas. Zawsze woda spłynie po szybie i w połączeniu z kurzem całkiem miło go zapaskudzi. Można oczywiście zakryć go jakąś listwą bądź taśmą i wtedy problem wizualny znika. Drugi problem to jego kulkowata struktura. Brzeg nie musi być poszarpany, jeśli przytniemy go na ciepło. Ale to i tak nie zapobiegnie ciekawości dzieci, w których styropian budzi duszę naukowca, eksperymentatora. W ich głowach rodzi się niebezpieczne dla akwarysty pytanie. Po ilu wygrzebanych z brzegu styropianu kulkach akwarium runie? Kolejnym medium, które można włożyć pod akwarium, jest ceratka. Co ja gadam, chyba złych filmów się naoglądałem. Oczywiście, że nie ceratka, ale wszelkiego rodzaju maty. Są to maty piankowe stosowane do różnych rzeczy w wykańczaniu mieszkania. Na przykład takie wkładane pod panele podłogowe.
na przykład karimaty. No i jest tego sporo. W każdym markecie meblowym można sobie kupić taką czy inną matę na metry i są to groszowe sprawy. Takie maty są łatwe w ułożeniu i łatwe w przycięciu. Sprawują się też bardzo dobrze, więc polecam taki sposób ustawienia akwarium na szafce. Ostatnia sprawa dotycząca samego zbiornika, czyli szkła. Jakie szkło wybrać? No tak, kiedyś było akwarium ze szkła. Teraz można już wybrać szkło, z jakiego się zrobi lub kupi zbiornik. Ale zanim o szkle, najpierw o kwestii, która nurtuje akwarystów będących na etapie zakupu akwarium. Kupić nowe czy używane akwarium? To wszystko zależy. Czasem nowe akwarium potrafi się rozpaść na naszych oczach. Tak samo używane, ale jest właśnie ale. Używane niestety robi to częściej. Czyli nie można kupić używanego? Nie, tego nie mogę powiedzieć. Wszystko zależy, od kogo to akwarium zamierzamy kupić. I nie chodzi mi tu o to, czy jest mały, duży, gruby czy chudy. Ważne jest, do czego służyło mu to akwarium i dlaczego je sprzedaje. Akwaria są sprzedawane z kilku powodów. Rezygnacja z mniejszego zbiornika na rzecz większego i niemożność postawienia dwóch zbiorników, przeprowadzka, która często powoduje, że akwarium jest sprzedawane, czy też po prostu rezygnacja z tego hobby. Takie akwaria, które były zalane wodą i w cudzysłowie pracowały, jeśli nie mają wyszczerbień, jeśli sprzedający może pokazać nam choćby zdjęcia zalanego do pełna zbiornika, myślę, że są warte naszego zainteresowania. Akwaria, które stały wiele miesięcy w piwnicach, na balkonach czy w innych podobnych miejscach, nie nadają się już do zakupu jako akwarium. Można je kupić, jeśli zamierzamy hodować chomika, myszy czy założyć terrarium. Nie wiem do czego jeszcze, ale nie kupujcie ich i nie nalewajcie wody. Chyba, że lubicie życie na krawędzi i wyzwania. Ale ja tego nie polecam. Oczywiście najlepszym wyborem jest akwarium fabrycznie nowe, wyprodukowane przez firmę lub sklejone przez szklarza, który ma doświadczenie w klejeniu zbiorników. Macie wtedy gwarancję, na podstawie której możecie dochodzić swoich praw w wypadku reklamacji i w sumie minimalną szansę na rozsypanie się akwarium po tygodniu. Wypadki oczywiście się zdarzają, przeważnie dzięki firmom transportującym zamawiane przez Was zbiorniki. Dobrze, teraz do szkła. Kiedyś było szkło marki Huta Szkła. Teraz jak zadzwonicie i zapytacie o akwarium, możecie usłyszeć: chcesz pan Floata, Guardiana, OptiWhite'a czy Robin Mixa? Więc zapewne chcielibyście wiedzieć, o co ten koleś z drugiej strony telefonu się pyta. Otóż pan Czesio, bo o nim tu mowa, pyta, z jakiego rodzaju szkła chcemy mieć akwarium. Float to zwykłe, najzwyklejsze szkło, które zabarwia widok na zielono. Wiąże się to z jego składem, ale nie będziemy się w to zagłębiać. Większość zbiorników było robionych i jest nadal z takiego szkła. Float jest najtańszy. Następny rodzaj szkła to Guardian. Guardian zabarwia widok na niebiesko. Zmienia to odbiór akwarium. Inaczej oddawane są kolory ryb i roślin. No i ostatnie, jakie znam, to szkło OptiWhite. Jest to tak zwane szkło odżelazione, co powoduje jego bardzo wysoką przezroczystość i nie zabarwia widoku na żaden kolor. Czyli widzicie kolory takimi, jakie są. Oczywiście to porównanie szkła jest najprostszym, jakie wymyśliłem, aby oddać różnicę między poszczególnymi rodzajami. Więcej szczegółów możecie swobodnie sami sobie znaleźć. Tak więc można mieć całe akwarium zrobione ze szkła Float, z Guardiana czy też z OptiWhite'a. Dla oszczędzenia pieniędzy można zrobić tak zwanego miksa, czyli połączyć różnego rodzaju szkła. Przeważnie tył akwarium jest mało istotny jako tak zwany wizjer. Jest z tyłu i często bywa zakryty choćby przez tło strukturalne, fototapetę czy w inny sposób. Nie patrzymy przez niego. Można go więc zrobić z tańszego szkła. Za to przód i boki z droższego Guardiana czy OptiWhite. Akwarium to nie tylko boki i dno. To jeszcze szklane wzmocnienia. To, o co często pytacie, czy takie wzmocnienia w postaci długich półek doklejonych do wnętrza przedniej i tylnej szyby na samej górze zbiornika są potrzebne. Szyba pod wpływem ciśnienia wody się odkształca, więc przód i tył akwarium uwypukla się w waszym kierunku. Brzegi trzymane są silikonem, ale środek tylko przy dnie. Przy małych zbiornikach jest to mało istotne, przy większych już bardzo. Coś musi wtedy usztywnić górny brzeg szyby, aby nie pękła. Do tego służy właśnie pasek szkła wklejony na górze. Dzięki niemu szyba nie wyleci wam w czasie wigilii prosto na stół i woda nie zmyje z niego zimnych nóżek.
Przy największych akwariach stosuje się jeszcze szklane połączenie przedniej i tylnej szyby. Ilość tych wzmocnień zależy od grubości szkła, z którego skonstruowano akwarium i z wyliczeń naprężeń szkła w zależności od jego wymiarów. Nie jestem szklarzem, więc nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, od jakiej wielkości zbiornika te wzmocnienia są wymagane. O tym decyduje producent. Ale jeśli zamawiacie akwarium, to w momencie, kiedy ktoś się zapyta, czy wklejać wzmocnienia, nie rezygnujcie z nich. To dla waszego i mieszkania bezpieczeństwa. No to tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym opowiem wam o kształcie zbiorników, rodzajach oświetlenia, sposobach przykrywania lub nieprzykrywania akwarium oraz